Jeszcze raz witam serdecznie wszystkich, którzy są na tym miejscu. Szczególnie też gorąco witam młodszą część naszego dzisiejszego zgromadzenia. I zanim będę mówił bardziej może dla dorosłych, chciałbym właśnie skierować trochę słowa dla dzieci. Przy czym są tutaj dwie osoby, które słyszały już kiedyś część tej historii. Jest to właśnie Kamil i Dawid. I będę prosił, że wtedy, kiedy będę zadawał pytania, żebyście może nie odpowiadali jako pierwsi, ale dali szansę może Emilce, na przykład Łucji, może Ania będzie wiedziała. Dobrze, więc słuchajcie. Czy wiecie, co to jest za budynek? Ania, Emilka, Łucja. Jest to najwyższy budynek na świecie, który obecnie został wybudowany przez człowieka. Wiecie, jaki on jest wielki, jaki wysoki? No, ma ponad 800 metrów. Jeżeli Łucja i Emilka nie mówią, to może dam odpowiedzieć się Dawidowi. Co chciałeś powiedzieć? Zgadza się. Taka ciekawa nazwa. Burj Khalifa. I rzeczywiście ma ponad 800 metrów wysokości, licząc z tą iglicą, którą umieszczono na samej górze. I w jakim miejscu ten budynek się znajduje? Nazwa powinna nam coś powiedzieć, że Burj Khalifa, czyli to jest gdzieś może w Stanach Zjednoczonych, bo tam takie budynki budują, a może w Australii, a może w Chinach. Gdzie? W Katarze, bardzo blisko Łucja, bardzo, bardzo blisko Kataru. To jest ten rejon, tak zwany tam wschód okolicy Zatoki Perskiej. No to może Kamilowi teraz damy odpowiedzieć. W Paryżu. Nie jest to Paryż jednak, ale bardzo podobna wieża Eiffla się tam znajduje. A ty, Dawidku, wiesz gdzie? Nie, też nie. No właśnie, w Dubaju, Burj Khalifa, bo kalif to jest taka osoba, nie akurat związana z Kalifornią, ale ciekawa myśl, muszę ją kiedyś zgłębić. A więc Burj Khalifa w Dubaju. Zobaczcie, jak wielki jest w porównaniu z najwyższym budynkiem w Polsce. A wiecie, jak się nazywa najwyższy budynek w Polsce? W Warszawie stoi? Już nieaktualne. Coś wyższego zbudowali? Tak. Dotychczas uchodził za najwyższy. Bardzo dobrze. Słyszę tam z waszej strony Pałac Kultury i Nauki. Wysokości tam ponad 200 metrów. Zobaczcie, on nie sięga nawet połowy wysokości tej wielkiej wieży. Ale to, na co chciałbym zwrócić uwagę tutaj, to od razu, jakie fundamenty ma Pałac Kultury i Nauki. Zobaczcie, jakie szerokie tutaj ma podstawy. A jakie fundamenty ma Burj Khalifa. Zobaczcie, to, co tutaj widać, to nie są jakieś rury, które czerpią wodę. Słucham, Dawidku. To są pale zagłębione w ziemi. Co chciałeś, Kamilu, dodać do tego? Że można powiedzieć, jak tutaj porównujemy te dwa budynki, że Bóg to jest ta najwyższa wieża, a to, co było w Warszawie, co już jest nieistotne, to jest szafa. Bardzo ciekawa myśl. Akurat nie w tym kierunku będę szedł, ale może kiedyś się bardziej rozwinę. Tak wygląda w rzeczywistości ten budynek z dołu. Widzimy, jaki jest monumentalny, ale co jest najdziwniejsze? Z czym nam się kojarzy tamta okolica? Oczywiście jak Zatoka Perska, to musi być woda. No właśnie, pustynia. Czy wiecie, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu tam w miejscu Dubaju, który jest teraz wielkim miastem pełnym różnych ogromnych budowli, łącznie z tą najwyższą na świecie, był mały port rybacki, a wszędzie wokoło piach. Jak się stawia domy na piachu? Jak się stawia domy na piachu? Trzeba dawać szpalę. No właśnie, chłopaki już wiedzą. Jest to bardzo ciekawy sposób. Gdybyśmy postawili dom na piasku, no to byłoby to chyba niedobrym pomysłem. Pół biedy, jeszcze taki dom o szerokiej podstawie jak Pałac Kultury i Nauki, ale nim by chwiało, pewnie by popękał, by się przewrócił. A co dopiero najwyższy budynek świata i wiele innych drapaczy chmur, które znajdują się w Dubaju. Więc co wymyślili inżynierowie? Wiecie, co to jest? Tu jest pokazany człowiek, który ma jakieś tam 1,80 m wzrostu. A to? Co to za rakieta? Macie pomysł? To jest jeden pal. Zgadza się, to jest jeden z pali wysokości około 50 metrów. A więc dwa razy wyższy jest jeden pal niż dwa przeciętne w wysokości 10-piętrowce w naszych miastach.
pale, które są zagłębione bardzo, bardzo, bardzo daleko w piasku pustyni i docierają przez warstwę nie tylko piachu, ale i wody do skały, która znajduje się dopiero pod tymi grubymi warstwami piachu. Wiecie, co to jest? To jest właśnie podstawa tego budynku. Widzicie, ile jest tutaj tych pali? Mnóstwo tysięcy ton nie tylko betonu, ale i żelaznego zbrojenia jest schowanych pod powierzchnią ziemi, zupełnie niewidocznych dla ludzkich oczu. Kiedy patrzymy na budynek, jakim jest Burj Khalifa, widzimy tylko to, co na wierzchu. To wszystko jest niewidoczne, ale inżynierowie, którzy tworzyli ten budynek, doskonale zdają sobie sprawę z celu istnienia właśnie takiej niesamowitej konstrukcji. Tu jeszcze jeden przekrój. Zobaczmy, warstwa piachu, jakieś tam gliny, żwiry i dopiero dociera taki pal głęboko do skały i tam kotwiczy nie tylko fundament, ale potem cały wielki budynek. A zobaczcie, czy widzicie na tym zdjęciu, co się stało z tym blokiem? Widzicie? Czy on dobrze stoi? Coś się stało, tak. Budynek krzywo stoi. I to nie jest krzywa wieża w Pizie. To jest jakiś budynek mieszkalny. I powiedzieliście już, że tam ziemia się zapadła pod tym budynkiem. Zjechała na dół i w związku z tym cały on również z nią. I zobaczcie, tutaj aż pękł. I niestety runął w dół. Zobaczcie, co tutaj z tego zostało. Część się zachowała, część niestety nie. A te budynki obok stoją? Stoją porządnie. Dawidku, co chciałeś powiedzieć? Że to nie była zwykła ziemia, tylko glina. No właśnie, zapewne, słuchajcie. Nie można stawiać domów na śliskiej glinie, tak samo jak na samym piasku. Co jeszcze ty, Kamilu, dodasz do tego? Mogło być, że on nie wytrzymała ziemia takiego ciężaru i po prostu pod wpływem wody ona się rozwaliła w takim ciapie i zapadła. Bardzo dziękuję, Kamil. Słuchajcie, jeszcze o ile jest sucho, to pół biedy. Często grunt wytrzyma napór tego, co jest na górze, ale kiedy przychodzi deszcz, burza, wiatr, to tak jak Kamil powiedział, zamienia się podłoże w ciapę, zjeżdża i nie ma z tego nic dobrego. I to, co dzisiaj wam powiedziałem, myślę, że jest rozwinięciem tego, o czym mówi Pan Jezus w jednej ze swoich przypowieści. Historia budynku, który powstał na piaskach pustyni, historia budynku, który może nie miał aż tak trudnych warunków pustynnych, a jednak z przyczyn pewnych błędów w założeniach tego, jak powinien i gdzie stać, jak powinno się zabezpieczyć grunt, gdzie usadowić fundamenty, niestety runął. Kojarzymy jedną z historii biblijnych mówiącą na ten temat. Jest przypowieść zapisana przez ewangelistę Mateusza w 7 rozdziale jego Ewangelii i w wersetach od 24 po 29. Pozwólcie, że go przeczytam. Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. A czym jest opoka? Dzisiaj się tego słowa mniej używa, ale oznacza skałę, twardy, porządny kamień. I spadł deszcz ulewny, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku i spadł ulewny deszcz i wezbrały wody i powiały wiatry i uderzyły na ów dom i runął i upadek jego był wielki. A gdy Jezus dokończył tych słów, zdumiewały się tłumy nad nauką Jego, albowiem uczył je jako moc mający, a nie jak uczeni w piśmie. Co znaczy budować na skale? A co znaczy budować na piasku? Tak w duchowym sensie. O czym mówił Pan Jezus? Pan Jezus, który w tamtych czasach doskonale wiedział, że przez przypowieści taka jak ta najlepiej dociera się do wyobraźni słuchaczy,
i dzięki temu można przekazać naprawdę głębokie i ważne treści. Co znaczy budować na skalę? Myślę, że pierwsza myśl, jaka przychodzi po takim pytaniu, to od razu, że skałą jest ktoś, niekoniecznie nawet coś, ale że skałą jest Chrystus. Kiedy sięgniemy sobie do pierwszego listu do Koryntian, do 10 rozdziału, wersetu 4, tam znajdziemy takie sformułowanie mówiące o skale. Pierwszy list do Koryntian, 10:4. I wszyscy ten sam napój duchowy pili, pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła. A skałą tą był Chrystus. Oczywiście, Chrystus jest skałą, jest tą prawdziwą opoką, podstawą Kościoła, ale mniemam, że akurat w przypowieści, którą przytoczyłem, nie o takie zrozumienie skały chodzi. Bezpośredni i dalszy kontekst wskazuje na coś innego i właściwie nie musimy daleko szukać. Wystarczy, że jeszcze raz z uwagą przeczytamy początek. 24 werset mówi: każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. Co to znaczy budować dom na skalę? To znaczy nie tylko słuchać tego, co mówi Jezus. Może dzisiaj nie mamy możliwości słuchania tego w sposób dosłowny, bo Jezusa nie widzimy, nie słyszymy, ale możemy słuchać, jak ktoś nam czyta Biblię. Możemy sami ją, tę Biblię czytać, a więc dociera do nas Słowo Boże. Ale to jeszcze nie jest sukces, mówi Pan Jezus. To jeszcze nie jest wszystko. Bo jeżeli na tym pozostaniemy, to stanie się z nami to samo, co z tym budynkiem, który runął w Chinach. Ale wykonanie tego, co się słyszy od Jezusa, połączone ze słuchaniem, to dopiero stanowi o zwycięstwie. Proste? A co powiemy o ludziach z Mateusza 7 rozdziału, ale opisanych parę wersetów wcześniej? Zobaczmy, czy oni nie wykonywali Bożej woli, nie wykonywali dobrych dzieł, nie robili wspaniałych rzeczy. Mateusza 7, 22-23, a więc chwilę wcześniej, przed tym wieńczącym przykładem, 7 rozdział Pana Jezusa, inny fragment. W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim? I w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów? I w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powie: nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie. Jak to? Jak to jest możliwe? Ci ludzie nie tylko słuchają, ale przecież czynią. Co oni robią? O czym czytamy? Możemy to wymienić. Prorokują, to w imieniu Bożym. Wypędzają demony, w imieniu Bożym czynią wiele cudów. To o co chodzi? Ale Pan Jezus mówi, że w 21 wersecie jest to opisane: nie wystarczy to, co oni uczynili. Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. No ale zaraz ktoś znowu zapyta, jak to jest możliwe? Czy prorokowanie w imieniu Bożym, wypędzanie demonów, czynienie cudów takich dla Boga, właśnie w Bożym imieniu, czy to nie jest Bożą wolą? Czy to nie jest wypełnianie, czy to nie jest budowanie właśnie na skalę? Nie tylko słucham, ale i czynię. Dlaczego Pan Bóg jest niezadowolony z takiej postawy opisanej w tym miejscu? Czy ci ludzie nie wydają owocu, owocu upamiętania, o którym znowu mówi jeszcze dalszy kontekst przypowieści, od której dzisiaj zaczęliśmy? Zwróćmy uwagę na wersety 15 po 20. Tam jest powiedziane: strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi. Po ich owocach poznacie ich, czy zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi. Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce.
Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień. Tak więc po owocach poznacie ich. Czy ci ludzie opisani w wersetach 21 po 23, oni nie wydają dobrego owocu? Czy można to nazwać naprawdę bezprawiem? A może nie chodzi tutaj tylko o to, co oni wymienili, czym oni się pochwalili, co rzeczywiście wykonywali, ale może chodzi o coś, czego zabrakło, o jakiś inny element jeszcze Bożej woli. Kiedy czytamy w Rzymian 2:13, jak apostoł Paweł postrzega Bożą wolę, a następnie sięgniemy też do Jakuba 2:10, myślę, że rzuci to pewnego rodzaju światło na te wątpliwości. Rzymian 2:13. Gdyż nie ci, którzy zakonu słuchają, są sprawiedliwi u Boga, lecz ci, którzy zakon wypełniają, usprawiedliwieni będą. Zwróciliście uwagę na to, co tu jest powiedziane? Zakon wypełniają. Wcześniej było powiedziane w Ewangelii Mateusza, że Bóg zarzuca, że nie wypełniają Bożej woli, pomimo tych dobrych, widocznych dla oczu rzeczy, za które zapewne byli podziwiani przez ludzi. Czynienie cudów, prorokowanie, wypędzanie demonów, czy to nie jest widowiskowe? Widowiskowa dobra rzecz. Widzialna dla ludzkich oczu. Ale Paweł, tak jak przeczytaliśmy, mówi, że pełnienie woli Bożej to coś więcej. To jest przestrzeganie Bożego zakonu, Bożego prawa. W podobnym duchu wypowiada się właśnie Jakub. W swoim liście, w 2 rozdziale, w 10 wersecie, mówi, że ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, stanie się winnym wszystkiego. A więc wola Boża objawiona w zakonie, w prawie Bożym. Pan Jezus też do tego nawiązuje, mówiąc do tych ludzi, którzy się mienią dobrymi, idźcie ode mnie precz, wy, którzy czynicie bezprawie, bez prawa. Postępujecie niezgodnie z moim prawem, niezgodnie z przykazaniami. Może nie przestrzegacie wszystkich spośród nich, chociaż zachowujecie 9, a może 9,5 przykazania. Jakub mówi, uchybiasz w jednym. To tak, jakbyś uchybiał w całości. Stajesz się osobą nieprawą. Czy istnieją ludzie łamiący przykazania, ale czyniący wiele innych, właśnie widzialnych dla oczu, dobrych rzeczy? Może łatwo jest pokazać tak na zewnątrz. Może znamy takie osoby, które prowadzą tak zwane podwójne życie, gdzie jeżeli są gdzieś widoczne, może są gdzieś nagrywane, podsłuchiwane, może są w obecności ludzi, którzy ich szanują, którzy ich podziwiają, są w stanie mówić, pięknie śpiewać, angażować się w różnego rodzaju dobre wydarzenia, inicjować je nawet, przeznaczać ogromne kwoty pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. Ale czy jest możliwe, że te same osoby, które nawet mogą publicznie wyznawać swoją miłość i wierność wobec Boga, uchybiają w Bożym prawie jednocześnie? Może zachowują rzeczywiście kilka przykazań, może większość, ale w czymś jednak są niewierne. Ale łatwo się mówi o innych. A jak jest ze mną? Jak jest z tobą, bracie, siostro? Czy znam i wypełniam cały dekalog, czy może niektóre części, które akurat są bardziej możliwe do wypełnienia dla mnie, a może takie, które są takimi przykazaniami, w których inni mnie widzą, ale kiedy zostaję sam na sam, a może zostaję w zaciszu swojego domu, w pracy, kiedy wydaje mi się, że nikt mnie nie widzi, robię rzeczy, których byłbym przed Bogiem nigdy nie uczynił, mając świadomość Jego obecności. Kto słucha i wypełnia, kto wykonuje te słowa moje, mówi Pan Jezus. Wiemy, że to On jest dawcą prawa Bożego, to On jest dawcą przykazań. Z pewnością miał to również na myśli, że ci
spośród wierzących, czy mieniących się wierzącymi, którzy chcą rzeczywiście iść za Jego głosem, będą szukali w Jego Słowie tego, co jest prawdą, co jest Bożym zakonem i będą chcieli za tym podążać. Ale kiedy znowu spojrzymy na przypowieść umiejscowioną pod koniec 7 rozdziału Ewangelii Mateusza, zdajemy sobie sprawę z tego, że ona wieńczy pewną część wypowiedzi Jezusa. Przypowieść o dwóch fundamentach, o budowaniu domu na skale i na piasku, kończy całe kazanie na górze. A może Pan Jezus mówi, ktokolwiek zachowuje te moje słowa, nie tylko ich słucha, ale również zachowuje te moje słowa. Szczególnie też chcę zwrócić uwagę na to, co powiedział właśnie przed chwilą, w poprzednich częściach tego kazania. Zwróćmy uwagę, od 5 po 7 rozdział w Ewangelii Mateusza tak naprawdę Pan Jezus nie robi nic innego, jak rozwija temat tego, czym jest Boże prawo właśnie. Jak być prawym? Zwróćmy uwagę, że właściwie większość przykazań jest tam wytłumaczonych, ich zrozumienie jest pogłębione przez Pana Jezusa. Kiedy znajdziemy 5 rozdział i wersety 17 po 19, Jezus dobitnie chce wskazać na fakt, że nie przyszedł zmienić zakonu Bożego, ale przyszedł po to, aby go nie tylko wypełnić, ale pomóc nam również to wykonać. Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon, mówi właśnie na początku kazania na górze. Albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić, bo zaprawdę powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie. Ktokolwiek by tedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczyłby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios. A ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios. Pan Jezus mówi, to co wam powiedziałem przed chwilą, w kazaniu na górze, to rozwinięcie Bożego prawa nie zastępuje, nie zaprzecza temu, co jest napisane w Starym Testamencie, ale wręcz potwierdza ważność i praktyczność Bożego prawa dla nas dzisiaj. Dla osób, które go słuchały 2000 lat temu, ale także dla chrześcijan, czyli osób mieniących się jego naśladowcami dziś. Ale na tym nie poprzestaje. Zwróćmy uwagę, że te poszczególne przykazania są rozwijane w dalszych częściach. 5 rozdział, wersety od 21 po 26. Nie mówią o niczym innym jak o zabijaniu. O przykazaniu nie zabijaj. Ale tutaj Jezus mówi, że możemy zabijać przez gniew, przez złorzeczenie, przez wypowiadanie słów, które ranią ludzkie serce. W kolejnych wersetach, w 5 rozdziale, od 27 po 32, Jezus mówi o przykazaniu dotyczącym cudzołóstwa. I wypowiada się, że nie trzeba doprowadzić do fizycznego czynu, ale wystarczy nasza wyobraźnia, nasze myśli, aby już scudzołożyć. Nawet jedno z przykazań kolejnych pojawia się w tej wypowiedzi, mianowicie pożądanie, które okazuje się przez Pana Jezusa zrównane już nawet z samym aktem cudzołóstwa. Wersety od 33 po 37 mówią właśnie o tym, aby jeden do drugiego wypowiadał się prosto, konkretnie na temat prawdy, aby nie owijać w bawełnę, aby nie kombinować, aby nie szukać takich sposobów, aby ktoś mógł nas zrozumieć opacznie. Niech wasze tak będzie tak, nie, nie. Co ponadto jest od diabła. Mówcie po prostu prawdę. Wersety od 38 po 48 z kolei wieńczą tę część przykazań poświęconych relacji z drugim człowiekiem gruntowi, na jakim to wszystko stoi, a więc miłości. Miłości do brata, do siostry. Miłości również wobec tych, którzy nas krzywdzą. Powiedzcie, czy można robić jednocześnie dobre, widoczne dla oczu rzeczy? Jeszcze raz. Prorokować, może cuda tworzyć na oczach ludzi. A jednocześnie łamać prawo Boże. Może właśnie w sposób mniej dostrzegalny. Gniewając się na brata, wyobrażając sobie złe rzeczy,
pożądając, kłamiąc, bo nie zawsze tak szybko ktoś się dowie, że mówimy nieprawdę, nienawidząc innych ludzi tak głęboko w sercu, a na zewnątrz uśmiechając się do nich, witając serdecznością, a może w zaciszu naszych domów będąc naprawdę niedobrymi wobec członków naszych rodzin. Czy jest to możliwe? Jezus twierdzi, że tak, i chyba przed tym chce nas ostrzegać. Kiedy spojrzymy na dalsze rozdziały, tam mamy opisane prawo w relacjach z Bogiem. Rozdział 6 Ewangelii Mateusza, wersety od 1 po 15, mówi o pobożności, ale nie na wynos przed ludźmi, abyśmy byli widziani. Mówi o modlitwie w zaciszu, znowu własnego domu. Mówi też o formie tej modlitwy. Tam pojawia się przecież modlitwa Ojcze Nasz, o jej treści. W wersetach od 16 po 18 znowu jest mówione o obłudnej formie postu, który Bóg widzi. W wersetach od 24 po 34 o tym, co to znaczy prawdziwie zaufać Bogu. A w rozdziale 7, w pierwszych 6 wersetach o tym, że to Boga i tylko Jego można uznać za sędziego każdego z nas. I że tak ważne jest, aby dostrzec własną grzeszność. Jeszcze raz zadam to pytanie, czy można wypowiadać długie, piękne modlitwy, wspaniałe kazania, można być zaangażowanym w życie zboru, można prowadzić, inicjować jakieś akcje ewangelizacyjne, widowiskowo pościć, dawać wysokie dary, jałmużny, o których również ten rozdział wspomina, wyciągając z kieszeni jakieś grube sumy na oczach ludzi, specjalnie, a jednocześnie łamać prawo, osądzając innych ludzi, nie ufając Bogu i nie dostrzegając swojej grzeszności. Wydaje się, że całe kazanie na górze dotyka tych dwóch sfer i tak jak tych dwóch fundamentów, o których mówiliśmy przed chwilą, budowania na skalę i budowania na piachu, zwróćmy uwagę, jak często bywa w życiu właśnie tak, że po jednej stronie stoi to, co widoczne, a po drugiej to, co niewidoczne dla ludzkich oczu, zupełnie w sprzeczności jedno z drugim. Długie modlitwy w obecności innych osób. Może zewnętrzne oznaki pokuty, przybranie odpowiedniej miny, założenie pewnych ubrań, tak jak to opisywał Pan Jezus. Może, tak jak już wspomniałem, pokaźne sumy, może nawet czyny ofiarności. Wiele, wiele innych rzeczy, za które jesteśmy podziwiani, za które ludzie nas chwalą. Tak wznosimy wysoki gmach, ale na jakim gruncie? Jeżeli po drugiej stronie, w sposób może nie do końca widoczny dla ludzkich oczu, gniewamy się, pożądamy, kłamiemy, nienawidzimy, wyobrażamy sobie grzech, do którego w głębi serca nas ciągnie, osądzamy ludzi, nie ufamy Bogu i nie dostrzegamy własnej grzeszności, te dwie rzeczy się rozmijają. Pan Jezus mówi, ty tak naprawdę nie przestrzegasz wtedy prawa Bożego. A jeżeli nie przestrzegasz, nie wykonujesz tego prawa, to nie budujesz na opoce, ale budujesz na piasku. Kiedy przyjdzie burza, deszcz i wiatr, które symbolizują doświadczenie życia, niestety ta piękna dla ludzkich oczu, może i wspaniała, wysoka budowla, może pojemny dom, w którym znalazłoby schronienie wiele osób, jak tutaj na zdjęciu, runie. I to upadek jego będzie wielki, jak mówi Pan Jezus. A jak ma być w takim razie? Harmonia między tym, co niewidoczne, a tym, co rzeczywiście ludzie obserwują na zewnątrz, między naszymi myślami i między naszymi codziennymi zachowaniami. Takie zachowanie, które niezależnie od tego, czy będziemy sami, czy w obecności drugiego człowieka, będzie cały czas w zgodzie z Bożym prawem. Zobaczmy, czy nie znajdujemy się przypadkiem w tej grupie osób, która chce, aby
widziane były tylko niektóre spośród naszych czynów, która chce, abyśmy samodzielnie wybielili się w oczach ludzi i w ten sposób może przykryli pewne niedociągnięcia w naszym życiu, może jakieś pielęgnowane grzechy. Pan Bóg mówi, tak być nie może. Jeżeli tak robisz, licz się z tym, że upadek twój będzie wielki. Kiedy otworzymy pierwszy list Piotra na 3 rozdziale, znajdziemy tam coś, co zazwyczaj adresujemy do kobiet, ale myślę, że niesłusznie, bo oczywiście można się skupić tylko na bezpośrednim zrozumieniu tego wersetu, ale chciałbym pójść dalej. 1 Piotra, 3 rozdział, wersety od 3 po 4. Ozdobą waszą niech nie będzie to, co zewnętrzne. I tutaj się pojawia tryfienie włosów, złote klejnoty lub strojne szaty, no i tak możemy pogrozić. Ha, no faceci się tak nie ubierają, ale czy na pewno z drugiej strony? Lecz ukryty wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem. Drodzy, czy jest jakaś różnica między tym, jak się pięknie ubiorę, ale też co pięknego zrobię na zewnątrz? Zobaczmy, możemy sparafrazować te słowa. Niech waszą ozdobą nie będzie to, co na zewnątrz. Cudowne czyny miłosierdzia wobec drugiego człowieka, złote myśli, piękne kazania, cudowny śpiew. Okej, nie mówię, że to nie jest ważne. Pan Bóg stworzył piękno. Pan Bóg chce, żebyśmy nie tylko ładnie myśleli w cudzysłowie, ale dobrze się zachowywali. Ale to, co ma największą wartość przed Bogiem, a tu jest napisane, że właściwie tylko ma wartość, to w 4 wersecie ukryty wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem. Jedynie to. Nic innego. Znowu nawiązanie do kazania na górze. Pan Jezus mówił przecież, właśnie rozpoczynając to kazanie, o błogosławionych, tych pokornych, tych cichych, tych łagodnych. Ten klejnot, niezniszczalny klejnot, który jedynie ma wartość przed Bogiem, jest w ich posiadaniu. Zobaczmy, ukryty wewnętrzny człowiek. Modlitwa w ciszy, w samotności. Wtedy, kiedy naprawdę możemy otworzyć serce przed Bogiem, kiedy nikt inny nas nie słyszy i powiedzieć o tym, jak naprawdę jest. A jak naprawdę jest? Że jesteśmy super? Czy że jesteśmy, Panie Boże, że jestem słaby? Panie Boże, że przychodzą różne złe myśli, zniechęcenie. Panie Boże, że dzisiaj znowu upadłem, ale dziękuję i wierzę, że Ty przebaczasz mój grzech i proszę o moc do tego, żeby żyć lepiej, abyś wskazał mi drogę, abyś podniósł z tego upadku, abyś radził mi, jak codziennie żyć tak, abym rzeczywiście był w zgodzie z Twoją wolą pod każdym aspektem. Prawdziwe zaufanie do Boga i zrozumienie swojego grzesznego stanu. To wszystko zaskutkuje innymi, właśnie również widocznymi dla ludzkich oczu działaniami, miłością, taką okazaną w czynie, mówieniem prawdy, też przebaczeniem, które dopiero stają się naprawdę wspaniałą podstawą do tego, aby na tym budować oparte na rzeczywistym stanie nasze działania. Tylko taki dom się ostoi, mówi Pan Bóg. Tam, gdzie harmonia cichego, wewnętrznego życia spaja się z tym, co na zewnątrz. Zobaczmy, nie wszyscy, którzy prowadzą takie ciche, wewnętrzne życie, będą dostrzegani przez ludzi, będą na ustach, będą nagrywani i będą mieli wykłady w wielu krajach na świecie. Ale Pan Bóg obiecuje, że oni posiadają to, co jest klejnotem cennym w Jego oczach. I w drugą stronę, nie wszyscy, którzy są znani i lubiani, posiadają ten klejnot. I chociaż mówią pięknie, wcale nie znaczy, że we wszystkim są w zgodzie z Bożym prawem. Jak więc sprostać temu zadaniu, o którym mówi Pan Jezus? Że nie tylko słuchać, ale i wykonywać Jego prawo. Skoro to jest tak trudne dla nas samych. Powiedzieliśmy już o tym, że ważne jest, aby mieć te chwile w samotnej modlitwie z Bogiem, w słuchaniu Jego słowa, bo to jest bardzo ważne, bez tego ani kroku dalej.
O tym też wspominał Jezus właśnie w kazaniu na górze. Ale skąd przyjdzie wykonanie? Jeżeli otworzymy list do Filipian na 2 rozdziale, w wersecie 13, myślę, że znajdziemy tam odpowiedź na to pytanie. Filipian 2:13. Albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie, i wykonanie. To nie znaczy, że Bóg tak sobie upodobał, że jednemu da to chcenie, drugiemu nie da. Nie. Bóg upodobał sobie coś, o czym również Jezus wspomina. Aby tych małych, pokornych ludzi, a nie tych, którzy się wywyższają, obdarzyć tą łaską chcenia i wykonania Jego woli. Żeby nie tylko poprzestać na słuchaniu, żeby nie tylko poprzestać na słuchaniu i wykonywaniu tego, co wygodniejsze, tego, co bardziej widowiskowe, ale wykonaniu całej Bożej woli. Kiedy do tego dodamy fragment z Ewangelii Łukasza, zrozumiemy, myślę, dlaczego Pan Jezus tak, a nie inaczej odpowiedział swoim uczniom. Wyobraźmy sobie sytuację. Zupełnie zmieniam kontekst. Uczniowie rozesłani przez Boga, co robią? W 10 rozdziale Ewangelii Łukasza, 17 po 20 wersecie, mówią, że uzdrawiają, że wypędzają demony, że czynią wspaniałe rzeczy dla dobra bliźniego i cieszą się tym, autentycznie się cieszą, bo Pan Jezus dał im do tego moc. A co Jezus mówi na to? Przeczytajmy. Powróciło tedy owych 72 z radością, mówiąc: Panie, i demony są nam podległe w imieniu Twoim. Rzekł więc do nich: widziałem, jak szatan, niby błyskawica, spadł z nieba. Oto dałem wam moc, abyście deptali po wężach i skorpionach i po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej, a nic wam nie zaszkodzi. Wszakże nie z tego się radujcie, iż duchy są wam podległe. Radujcie się raczej z tego, iż imiona wasze w niebie są zapisane. Pan Jezus mówi, co jest najważniejsze. Nawet jeśli Bóg używa nas takich wspaniałych rzeczy, nie ekscytujmy się bardziej tymi rzeczami niż Jezusem i tym, co ukryte, byciem z Nim i tej cudownej świadomości przebaczenia naszych grzechów i bycia zapisanym w księgach niebieskich. Ale żeby tak było, nasze życie, nasze fundamenty mają stać na opoce, którą jest rzeczywiście całkowite poddanie się Bogu. Poddanie się Jego dobremu prawu, zrozumienie, że to, co jest wewnątrz, w naszych sercach, bezpośrednio wpływa na to, jak się zachowujemy i prędzej czy później wszelkie rozbieżności w tym temacie, przy mniejszym lub większym doświadczeniu, wyjdą na jaw. A w ostatecznym rozrachunku na pewno wtedy, kiedy Pan Bóg przyjdzie, aby zakończyć historię ziemi, kiedy będzie sądził każdego z nas i ujawni to, co było ukryte. Drodzy, więc czy budujemy na skale, czy na piachu? Czy tylko znam, czy też wypełniam zakon? Czy wypełniam to, co widoczne dla oczu, a pozostałe rzeczy, czego nie widać, zaniedbuję? Czy poświęcam czas na to, co ukryte, by wznosić naprawdę trwały gmach chrześcijaństwa? Czy mam świadomość, jak to jest ważne, że te niewidoczne dla oczu fundamenty, tak jak w przypadku najwyższego budynku świata, sięgające 50 metrów w głąb, może zupełnie pomijane przez mieszkańców tego budynku, są najważniejsze dlatego, aby on dalej trwał, aby był bezpieczny, aby był schronieniem w czasie burz i wiatru. Wierzę, że jeśli tego jeszcze nie zrobiliśmy, to dzisiaj podejmiemy razem tę decyzję, aby chcieć dbać o tę niewidoczną część relacji z Bogiem, by oczyszczał niewidoczne dla innych zło, które może czai się w naszych sercach, nasze myśli, aby nasze uczucia stawały się dobre, takie jak On chce. I aby właśnie na tym fundamencie budować dobre zachowania, które również będą na zewnątrz widoczne dla ludzi.
bo tylko wtedy, kiedy będzie istniała ta harmonia, przetrwam. Przetrwam nie tylko na ziemi, ale też zostanę zabrany razem z innymi do nieba, aby tam żyć wiecznie z tym, który mnie zbawił, z tym, który chce mi codziennie, będąc moim Zbawicielem, dawać siłę do pokonywania pokus, do życia w tych warunkach, jakich nam przyszło na tej ziemi bytować, aby trwać na skalę, którą jest nie tylko słuchanie, ale i wypełnianie dzięki Jego łasce prawa, które jest prawem wolności i radości. Niech Bóg nam w tym dopomoże. Amen.